lampion i świeca. Pamiętacie, na początku Eucharystii w kościele nie było tak wcale jasno. Ja musiałem wygrażać wzrok, żeby zobaczyć litery. Co ten lampion czyni? Światłość. Właśnie, ten lampion pokazuje nam drogę, prawda? Rora. Rora, jest msza święta o Matce Bożej. Właśnie w czasie Adwentu. I widzimy tutaj na ołtarzu, ja już troszeczkę wam powiedziałem, figurę Matki Bożej niepokalanej. I widzimy świecę. Co w tej świecy jest? Jaki obrazek też na tej świecy jest? Maria. No właśnie, taka sama Matka Boża, jak ta figura, prawda? Ona, ta świeca, też symbolizuje Matkę Najświętszą. A ktoś może wie, jak ona się nazywa? Skoro nabożeństwo są koloraty, mam podejść. Dobra. Rolatnica. Albo roratka, prawda? Albo roratka. Więc ona się zakłada w pędzie w czasie przy świętym roratnym. W czasie przy świętym roratnym, we wtorki, w poniedziałki dla dzieci o 17, a dla dorosłych od poniedziałku do soboty o godzinie 7. I tylko na tych mszach ta święta się będzie zapalać. Przyszliśmy na to nasze nabożeństwo. Ja tu widzę te piękne, przyniosłeś się. Jak sprzęt się nazywa? Słuchaj.